Spróbujemy dziś zgłębić temat, który zajmuje więcej niż godzinę. Tak naprawdę potrzebowalibyśmy około trzech godzin. Obiecuję jednak, że będę was tutaj trzymać tylko 2,5 godziny. Zacznę od krótkiej historii. No, może nie takiej krótkiej. Kiedy byłem dzieckiem, mój tata był dla mnie wspaniałym przykładem. Zarówno mój ojciec, jak i dziadek. Byli mężami modlitwy, bardzo poświęceni. Nie chciałbym nikogo tutaj urazić, bo jesteście miłymi ludźmi, ale mało kto w tym kraju rozumie, co oznacza brak wolności. Możecie dyskutować na ten temat, ale mało kto doświadczył tego tutaj. Teraz, kiedy po malutku, dzień po dniu, wolność jest ludziom ograniczana, to zanim się zorientują, już jej nie będą mieli. I mówiąc to, nie mam na myśli żadnej konkretnej partii politycznej. Ale jest mi bardzo smutno, kiedy widzę wrogość jednych chrześcijan w stosunku do drugich. Nie musisz się zgadzać z ideologią drugiej strony, ale musisz się za nich modlić. Paweł mówi: módlcie się za rządzących. Nie sądzę, żeby Paweł zgadzał się z działaniami cesarza Nerona. A jednak Paweł mówi: módlcie się za rządzących. Módlcie się za nich. Nasze społeczeństwa są tak podzielone. Tak bardzo nienawistne, że aż przykro mówić. Za czasów rumuńskiego komunizmu nie podobało się nam to. Nie chcieliśmy tego, ale jak tylko otworzyłeś usta przeciwko temu systemowi, traciłeś wolność. Nie było żadnej wolności słowa. W rzeczywistości wszystko było nagrywane. Domy były na podsłuchu. Nie mogliśmy swobodnie rozmawiać. Jeśli chciałeś pogadać na temat polityki, to szedłeś do lasu. Moja ciotka raz powiedziała: Mam już dosyć tego reżimu. Pół godziny później już po nią byli. Nigdy nie wróciła do domu, została zamordowana. Ludzie żyli w ciągłym strachu. Kiedy zbliżali się do drzwi twego domu, zaczynałeś płakać i trząść, się, bo wiedziałeś już, że czekają cię tortury i śmierć. Ludzie tutaj tego nie rozumieją, ale ci, mieszkający w Korei Północnej czy na Kubie, dobrze rozumieją, o czym mówię. Mój ojciec był mężem modlitwy i raz za razem pocieszał mnie. Brał mnie na kolana i mówił. Nie bój się ich. Chrześcijanie, którzy się boją, nie są żadnymi chrześcijanami, ponieważ świadomość Bożej obecności zabiera wszelki lęk. A jeśli się boisz, to znaczy, że musisz mieć naprawdę małego Boga. Jednak gdy Twój Bóg jest realny i to nie jest tylko teoria, i jeśli Bóg jest z tobą, to kto może stanąć przeciwko tobie? I to nie jest żaden slogan, to szczera prawda. A gdy Bóg dopuszcza takie nieszczęście, to znaczy, że potrzebujesz tego i przestań narzekać. Ciężkie słowa, nieprawdaż? I mój tata powtarzał: jesteś synem króla. Trzymaj głowę uniesioną, do góry i nie trzęś się. Ramiona do tyłu. Jesteś synem króla wszechświata. Niesamowite, co? Służby odwiedziły nasz dom wiele razy. Mój ojciec przez ponad 20 lat, mniej więcej co dwa tygodnie, przemycał Biblię z byłej Jugosławii do Rumunii. Zarówno on, jak i jego przyjaciel z Jugosławii, którego imienia nie powiem, robili to razem. Przewozili je w samochodzie, w którym zrobiona była podwójna podłoga, w środku której ukryte były Biblie. I Straż Graniczna dobrze przeszukiwała samochody, lecz Bóg chronił tego towaru. Musicie też wiedzieć, że ludziom płacono, aby was wydawali. Tym zajmowała się tajna policja. Co chwila dostawali informacje, że Goja wwozi Biblię do kraju i jest zaangażowany w rozwożenie ich po całym kraju. Było wiele osób, które o tym wiedziały. Wtedy policja wpadała do naszego mieszkania, nieważne, czy było to w nocy, czy wcześniej rano, i przeszukiwali cały dom. Wiele cudów miało wtedy miejsce. Pamiętam, jak pewnego dnia mieliśmy 40 paczek z Bibliami, złożonych na środku dużego pokoju, i usłyszeliśmy pukanie do drzwi. Moja mama zaczęła płakać, wiedziała, że to już koniec. A mój tata ze spokojem poszedł otworzyć drzwi i pyta, czego chcecie. Mamy nakaz rewizji. Słyszeliśmy, że macie tu Biblię. Czy masz tu u siebie Biblię? Gdyby odpowiedział tak, byłby aresztowany. Gdyby powiedział nie, to by skłamał. Mój ojciec nigdy nie szedł na kompromis. Prawo Boże jest cenniejsze niż życie. Więc powiedział tylko: wejdźcie i sprawdźcie. Wywrócili dom do góry nogami, przechodzili cały czas przez nasz pokój i się zastanawiam, w którym momencie się przywrócą o te paczki. Ale o nich nie widzieli. A przecież one stały na samym środku. A wychodząc mówili do siebie, zły cynk, tu nie ma Biblii. Inna historia. Mój tata nieustannie się modlił, a ja nieustannie go pytałem, czemu modlisz się tak dużo? Synu, bo muszę być wypełniony Duchem Bożym. Jeśli którakolwiek część Twego ciała nie jest nim wypełniona, to ta część jest najsłabsza i tam szatan cię zaatakuje. Muszę całkowicie być nim nakryty, całkowicie nim napełniony, całkowicie nim otoczony, z góry i od dołu, z prawej i z lewej, z przodu i z tyłu. Nie rozumiem tego, odpowiadałem. Właśnie dlatego tak dużo się modlę, ale ja przecież nie potrzebuję tak dużo modlitwy i właśnie dlatego, synu, modlę się za ciebie jeszcze więcej. Ponieważ jem całkiem sporo, podczas nocy, kiedy większość spała, ja zakradałem się do kuchni. O 22.00 ludzie wciąż dyskutowali. O północy wszyscy domownicy spali, a mój ojciec się modlił. O czwartej nad ranem szedłem do kuchni, bo byłem już głodny. Mój ojciec się modlił. Tato, kiedy śpisz? Pomiędzy modlitwami. Ludzie chcą znać Boga, ale nie spędzają z Nim czasu, mówił mój ojciec. A im więcej czasu spędzasz na modlitwie i studiowaniu, i im więcej go doświadczasz, tym bardziej go poznajesz. I nie musisz spędzać tyle czasu, co ja, żeby zacząć. Ale musisz mieć pragnienie, aby znać swego Boga. Nieistotne jest, jaką wiedzą dysponujesz, ale istotne jest, kogo znasz. Oprócz tego, że tata dużo się modlił, to opowiadał mi wiele cennych doświadczeń z Bogiem ze swojego życia. Powtarzał również... Jeśli chcesz odnosić sukces w swoim życiu oraz zwycięstwo, wzrost i mieć rezultaty, jeśli chcesz, aby Twoja rodzina odnosiła sukcesy duchowe, aby jej członkowie byli zbawieni, jeśli chcesz odnosić sukcesy w kościele i nie mam tu na myśli pieniędzy, chociaż są one istotne, nie wierzę w kościoły, które się zadłużają, ale mój ojciec miał na myśli duchowe sukcesy. Wtedy potrzebujesz spędzać dużo czasu na modlitwie. Problemy, które próbujesz rozwiązywać, nie są Twoimi prawdziwymi problemami. Twoim największym problemem jest brak obecności Bożej. I powtarzał również, w Jezusie otrzymujesz wszystkie rzeczy. Nie próbuj zdobywać rzeczy materialnych. Zabiegaj o Boga. Z Nim będziesz miał wszystko. Załóżmy, że jestem właścicielem salonu Toyoty. To tylko przykład. A tobie potrzebny jest zderzak, więc przychodzisz do mnie. Innym razem przychodzisz, bo potrzebujesz alternatora. Innym znowu razem potrzebujesz akumulatora. I za każdym razem przechodzisz po drobne części. Któregoś razu oznajmiam ci, że jeśli zostaniemy przyjaciółmi, to przekażę ci ten salon. Przepiszę udziału na ciebie. Mam wystarczająco pieniędzy i nie muszę go już prowadzić. Dostaniesz go w prezencie, a ty zwracasz się do mnie. Przestań sobie żartować, daj mi ten zderzak. I tak uderzamy do Boga po takie drobne rzeczy, zamiast zdobyć Jego samego i mieć do dyspozycji cały udział. Jeśli zdobędziesz Boga dla Niego samego, to w Nim znajdziesz całe błogosławieństwo i dary. My jednak próbujemy zdobyć błogosławieństwa zamiast Boga. I tak ojciec powtarzał mi: Jeśli naprawdę chcesz odnieść sukces, to musisz mieć Boga. A kiedy go już zdobędziesz, kiedy będziesz go znać, będziesz go słyszeć i będziesz za nim podążać, zobaczysz rzeczy, o jakich ci się nawet nie śniło. Twoje modlitwy i twój umysł nie wystarczą, abyś zrozumiał, jak on działa. A przyczyną, dla której tego nie doświadczamy dzisiaj, nie jest dlatego, że Bóg się zmienił, ale dlatego, że nie mamy Boga. Mamy dużo teorii, ale nie mamy Boga. Brakuje w tym Samego Boga. Mocne słowa, nieprawdaż? Ellen White pisze o kryzysie alfa i omega. Kryzys alfa miał miejsce za czasów Keloga. To był panteizm, Bóg we wszystkim. Możemy czcić ten kwiatek, możemy czcić siebie, możemy czcić cokolwiek, ponieważ Bóg stworzył i jest w tym pierwiastek Boga. To był kryzys alfa. Kryzys omega natomiast dotyczyć będzie czasów końca. Będziemy mieć pełno programów, ale nie będzie w tym Boga. Powiem Wam coś odnośnie prawdziwego ożywienia. Ponieważ było to przedmiotem mojej pracy doktorskiej, kiedy przyjrzymy się dobrze historii pod kątem ożywień, to wszystkie, bez wyjątków, rozpoczęły się od zebrania małej grupy ludzi. Zebrała się mała grupa i zaczęła się modlić. I w czasie, gdy się modlili, otrzymywali Ducha Świętego, i rezultatem było ożywienie. Jeśli chcesz odczuć moc, musisz szukać Boga, powtarzał mój ojciec. Musisz sam zacząć się modlić. Potem z twoją rodziną, następnie z małą grupą ludzi. Nie czekaj na cały zbór. Jeśli to zrobisz, nigdy się nie doczekasz, zniechęcisz się i poddasz. Zbierz grupkę ludzi, która wierzy w modlitwę, i zacznij. Jezus mówi, że gdzie dwóch lub trzech, to nie jest wielkie zadanie zebrać dodatkowo jedną lub dwie osoby, ale Kościół się nie modli. Niech Cię to nie obchodzi. Biblia mówi daj mi jednego człowieka, a ocalę naród. Bóg potrzebuje takich jak Mojżesz czy Nechemiasz. Mała grupka, dwie, trzy osoby poświęcone modlitwie. A Bóg może działać przez dwóch, jakby działał mając milion. Bo On jest Bogiem, a nie Ty. Bóg może działać przez trzystu. Nie ma znaczenia liczba. Bóg nie musi mieć armii. Wystarczą piesi wokół Jerycha albo chór na przodzie armii i Bóg odniesie zwycięstwo. Czy to nie jest niesamowite? Bóg ma swoje drogi, ale potrzebuje poświęconych osób. Ludzi, którzy na tyle go znają, że mu ufają. Kiedy Bóg cię o coś prosi, to jest to oszalony pomysł. Kiedy jest to coś zwyczajnego, to jest twój rozum. Potrzebujesz żywej relacji, żeby znać Go na tyle, że kiedy powie coś niezwykłego, to żebyś tego nie kwestionował. Było szaleństwem ze strony Boga, aby oczekiwać od Abrahama, by złożył swojego syna na ofiarę. Szaleństwem było prosić Mojżesza, aby poszedł do Farano i żądał wypuszczenia Izraela. Oczekiwać od Eliasza, aby poszedł do Ahaba. Chciałbyś być na jego miejscu? Oczekiwać od Noego, aby uratował cały świat. Wyobraź to sobie, jak Bóg przychodzi z tą propozycją do niego. Ja? W jaki sposób, Panie? Zbudować łódź na wypadek deszczu? A co to jest deszcz? To były szalone oczekiwania. Żądać od Jozłego, aby maszerował z ludem wokół murów Jerycha. Żądać od Gedeona, aby wziął pochodnie i trąbki i iść na wojnę bez broni mógłbym tak wyliczać jeszcze długo. To były szalone pomysły. To wymaga wielkiego zaufania, aby być posłusznym, kiedy nie ma w tym logiki. A żeby mieć taką wiarę, musisz tego kogoś znać. Nie zaufasz nieznajomemu, musisz go wystarczająco dobrze znać, ażeby nie rozumieć, ale być posłusznym. Jest to kwestia relacji. Kiedy ludzie spędzają czas na kolanach, zaczynają go poznawać, zaczynają poznawać jego plan i zaczynają mu ufać. Ożywienie rozpoczyna się od grupy ludzi gotowej się modlić. I niekoniecznie chodzi tu o modlitwę za siebie nawzajem. Nie ma w tym nic złego, żebyś modlił się za moją żonę, a ja za twojego syna. Tak długo, jak Bóg jest na pierwszym miejscu. Kiedy mamy właściwe priorytety. Najpierw Bóg, oddanie jemu chwały, realizowanie jego misji. Na koniec możemy modlić się o nasze potrzeby. Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. Mój ojciec smawiał jeszcze, jeśli zbierzesz małą grupkę ludzi, zaczną się dziać cuda. Pamiętam to, bo tak robiliśmy. Mógłbym Wam mnożyć przykłady. Przypominam sobie grupę pastorów w Kenii. Kenia ma szybki przyrost kościoła w porównaniu ze Stanami. Tutaj średnio to 3,2%. Teraz może być 3,3 lub 3,4. Nie wiem dokładnie. Tak czy inaczej średni przyrost powyżej 3%. Ale w Kenii mówimy o kilkudziesięciu procentowym wzroście. Nie pamiętam licz, chociaż widziałem je w raporcie. To jednak w samej Nairobi, czyli stolicy, liczącej 11 milionów mieszkańców, gdzie odbywa się ogólnokrajowy handel, Ludzie są zajęci, skupieni na biznesie i sekularyzowani. Tam wzrost jest tylko 3%. Tak jak tutaj. Ludzie są zajęci biznesami i nie mają czasu na Boga. I zapominają, że to Bóg im błogosławi. A propos, gdy organizowaliśmy ewangelizację w moim poprzednim zborze, poprosiłem ich, aby doświadczyli Boga. Przyjęli to wyzwanie po tym, jak przeszliśmy przez ewangelizację i inne rzeczy. Będę o tym mówić więcej w następnym segmencie. Wszyscy zobowiązali się do służby i wszyscy potem zeznawali. Baliśmy się, że jak poświęcimy się na serio, to nasze biznesy podupadną. W rzeczywistości mieliśmy przychody większe niż poprzednio. Wygląda na to, że pomimo, iż spędziliśmy mniej czasu w naszej pracy zawodowej, to Bóg pobłogosławił nam bardziej niż dotychczas. Nasze biznesy mają się dobrze, a nawet lepiej. Na tym polega wiara. Wracając do Kenii. Grupa młodych pastorów zebrała się, aby modlić się za Nairobi. Nie mieli pomysłu, jak dotrzeć do tego sekularyzowanego społeczeństwa. Nikt nie przychodził na spotkanie ewangelizacyjne, prawie żadnych sztów, zupełnie minimalny przyrost. Kilka osób ościsz, kilka osób umrze, kilka osób się wyprowadzi i tak leci życie. Żadnej mocy. Zaczęli się modlić. Modlili się miesiąc i drugi. Historia jest dość długa. Mam nawet zdjęcia stamtąd. Ale po kilku miesiącach modlitw za Nairobi, konkretnych modlitw, aby Bóg poddał to miasto. Boże, nie poddamy się, dopóki nie odniesiesz zwycięstwa nad tym miastem. Pewnej nocy do jednego z nich zadzwonił telefon. To wymaga poświęcenia, aby dzień po dniu przez kilka miesięcy się modlić, nieprawdaż? Dzwonił pastor z jakiegoś niezrzeszonego kościoła. Wiesz co, odkryłem w Biblii, że szabat to nie niedziela, tylko sobota. Zacząłem szukać po internecie i okazuje się, że jesteście jedynym kościołem świecącym sobotę. Czy mógłbyś podzielić się ze mną materiałami? Może masz jakieś lekcje biblijne na ten temat? Pewnie, że mamy. Wysłał mu serię lekcji. Tamten przestudiował to, a potem poprosił o chrzest. Po chrzcie poszedł do swoich dwóch kościołów, które miał pod opieką. Nie pamiętam ilu członków one miały, ale kilkaset osób. I w tych dwóch kościołach podzielił się przestudiowanymi materiałami. Większość z nich została również ochrzczona. A co sześć miesięcy wszyscy pastorzy z różnych społeczności w tym 11 mieście spotykają się razem, aby dzielić się różnymi pomysłami. Mówimy o jakiś dwóch tysiącach pastorów i ten pastor, który co dopiero został ochrzczony, przygotował dwa tysiące kopii tych lekcji biblijnych. I gdy wszyscy byli zgromadzeni na jednym miejscu, on, nie żaden adwentystyczny pastor, podzielił się swoją historią. Jestem szczęśliwy, znalazłem skarb. To zmieniło moje życie i życie członków moich dwóch społeczności. Chciałbym się tym z Wami podzielić. 119 pastorów z innych społeczności przyjęło chrzest. W konsekwencji, wielu członków ich kościołów również. Nastąpiła eksplozja, ponieważ mała grupka zaczęła się modlić za to miasto. Mógłbym opowiadać tego typu historie z różnych krajów świata, z Francji czy Włoszech konkretne miasta i konkretne osoby. Nie uwierzylibyście w skalę tych cudów, bo gdzie ludzie zbierają się razem, tam rzeczy zaczynają się dziać. Jeszcze jedna historia. Kiedy byłem dzieckiem, byłem wtedy w piątej, szóstej klasie, nasz budynek kościelny był naprawdę stary, zniszczony i brzydki. Trudno aż uwierzyć, jak stary. Dom pastora znajdował się obok. Budynek kościoła i dom pastora tworzył literę L. A pomiędzy nimi znajdowały się łazienki. Ich ściany zrobione były ze sklejki. Jakbyś się oparł o nie, to by się przewróciły. Wewnątrz nie było porcelanowych toalet, tylko dziura w podłodze. Nie chciałbym się rozwodzić nad widokiem tego, co znajdowało się wewnątrz. Mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię. Nie było na czym usiąść. A za tymi łazienkami znajdowało się malutkie mieszkanko pastorskie, również ze sklejki. I kiedy mój ojciec spędzał dużo czasu na modlitwie, Bóg zainspirował go, aby wybudować nowy kościół. I kiedy poszedł porozmawiać z jednym z pastorów, to był naprawdę poświęcony pastor. On powiedział: Bracie, ja też się modliłem. I Bóg również mnie zainspirował, aby podjąć budowę. Wszyscy mamy swoje domy, ale Bóg nie ma. Ale musicie pamiętać, że w tym czasie w Rumunii budowa kościołów była wbrew prawu. Za rządów czałczesku tysiące kościołów było zburzonych. Nie można było kupić pulpitu do kościoła, czy nawet krzeseł. Takie rzeczy były zabronione. Groziło to zamknięciem kościoła. Co więc ludzie robili? Kupowali rzeczy jakby dla siebie i przynosili je do kościoła. W czasie nagonki właściciel mówił, że to jego krzesło. Póki co zostawiłem je tutaj, a jak będzie im potrzebne, to je z powrotem wezmę. I z tym rząd nie mógł dyskutować. Zatem kupowaliśmy dla siebie to, co było potrzebne do kościoła, następnie przynosiliśmy to i zostawialiśmy w kościele. W rzeczywistości była to własność kościelna. Do wiadomości rządu podawano jednak, że była to własność prywatna. Jeśli zaczniemy budować kościół, zostaniemy aresztowani powiedział pastor do mojego ojca i wielu z nas zginie. Chcesz żyć w strachu, czy chcesz realizować naszą misję zapytał ojciec. Jeśli Bóg chce, abyśmy byli wolni, będziemy wolni. A jeśli Bóg chce, abyśmy zginęli, hej, to już tylko jedna sekunda do zmartwychwstania i spotkanie z Jezusem. Nie ma problemu. Poszli z tym pomysłem do Rady Tylko nikomu o tym nie mówcie, bo wszyscy zginiemy. Bądźcie dyskretni. Módlmy się w tej sprawie. I cała Rada modliła się przez kilka miesięcy. Potem zebrali pieniądze. Muszę zdradzić wam sekret. Mój tata miał pieniądze. Miał 85 uli, co dawało mu zarobki 4-5 razy większe niż przeciętne. Poza tym wykonywał pracę u prywatnych osób, co stanowiło zarobki rzędu 10-krotnie większe niż przeciętne, a ule generowały jakieś pół miliona lei rocznie. Ale nigdy nie mieliśmy pieniędzy w domu. Jak tylko zarobił, wszystko przeznaczał na kościół. 90% przekazywał na kościół, a żyliśmy z 10 pozostałych. Kiedy rozmawiał z radą, żeby zrzucić się na materiały budowlane, jeden dał stolei, drugi dał stolei, a tata zapytał mamy, ile teraz mamy w domu? Jakieś 25 tysięcy. To daj wszystko. Może zostawmy dwa tysiące na czarną godzinę, ależ kochanie, Bóg nam daje pieniądze. Nie martw się. Jutro Bóg nam da nowe pieniądze. Daj wszystko. Ciesz się i wykrzykuj. Skacz w górę i w dół i mów, bierz panie, to wszystko twoje. No dobrze, mężu. Następnego dnia tata przyniósł 16 tysięcy lei. No widzisz, naprawiłem ten dach i wykonałem pracę dla szkoły. Nie martw się. Oddaj to wszystko. Znowu? Tak. Zebrali pieniądze i rozpoczęto budowę. Rozebrali stary kościół i zostawili tylko frontową elewację. I za nią, jak za parawanem, budowali nowe mury. Pracowali tylko nocami, od 23 do 5 nad ranem, w samym świetle księżyca. Żadnych lamp ani latarek i żadnych elektronarzędzi, żeby nie robić hałasu, żeby ich nie przyłapano na budowaniu. Wszyscy pracowali. Mężczyźni, kobiety, dzieci, nawet starsi, pastor i jego żona, wszyscy pracowali. Też tam pracowałem. Do dzisiaj mam bliznę na klatce. Byłem na rusztowaniu, podawałem materiały. Chciałem przeskoczyć z jednej platformy na drugą i nadziałem się na krokwę. I do dziś mam pamiątkę na klatce. Wszyscy tam pracowali. I pamiętam, pracowało tam dwóch mężczyzn, których nazwisk wam nie podam. Ich jedyną pracą było krytykowanie innych. Stali na dole i mówili: ściana, ta jest krzywo, ten kolor jest brzydki. Ci, co nie pracują, zawsze krytykują tych, co pracują, mawiał mój ojciec. Wejdźcie tu na górę, wtedy nie będziecie mieć czasu na krytykowanie i osądzanie. Pamiętajcie, ludzie, którzy krytykują, mają problemy sami ze sobą. Jeśli jesteś zajęty pracą, nie masz czasu na krytykę. Pamiętam jak wczoraj, kiedy przyszła policja. Mury nowego kościoła zaczęły wyrastać spoza naszego tak zwanego parawanu. I ktoś z sąsiadów musiał zawiadomić policję. Zaczęli walić we frontowe drzwi. Na podwórzu, po lewej stronie był migdałowiec, a po prawej jabłoń. Za łoweczkami piały się winorośle. Bardzo ładnie tam było. Mam zdjęcia starego kościoła i nowego. Na pewno nacieszyłyby wasze oczy. Wracając do historii policja zaczęła walić do drzwi. Ludzie zaczęli płakać. Mój ojciec bez cienia strachu podszedł do drzwi i pyta: Czy macie nakaz? Nie. W takim razie nie otworzymy wam drzwi. Musicie czekać. Otwórzcie drzwi. i Idźcie zatem do sędziego, zdobądźcie nakaz, a wtedy wam otworzymy. Ale jest druga w nocy, nie będziemy budzić sędziego. Nie wracajcie bez nakazu, odpowiedział mój ojciec. Zapłacisz za to. Dobrze, tylko przyjdźcie z nakazem. Pastor kazał zgromadzić się wszystkim. Zaczęliśmy się modlić wewnątrz kościoła. I mój ojciec powiedział: Jeśli między tobą a Bogiem jest coś nie tak, teraz jest czas, żeby to załatwić. Jeśli liczysz na Bożą obecność, to on nie pojawi się, kiedy jest coś nie tak w Waszej relacji. Nasze grzechy budują mur oddzielający nas od niego. Nie musisz być święty, byłoby super, ale to się nie stanie w ciągu jednej nocy. Ale musicie to wyznać. Załatwcie sprawę. Tak jak Jozue powiedział do ludu przed murami Jerycha: Poświęćcie się, ponieważ jutro Pan dokona wielkie rzeczy między Wami. Jest to nakaz Boży: oczyśćcie się. Więc mój ojciec powtórzył: Załatwcie sprawy między sobą. Każdy poświęcił czas na osobistą modlitwę, a teraz załatwcie sprawy między sobą. I pamiętam, jak mój ojciec rozpoczął. Podszedł do drugiego starszego zboru. Chcę cię prosić o wybaczenie. Razem z żoną rozmawialiśmy na twój temat i krytykowaliśmy cię. Wiesz co, my też to robimy z moją żoną. Nie lubimy cię, bo zawsze jesteś pierwszym starszym zboru. I tak jest od wielu lat. Kim ty sobie myślisz, że jesteś? Wiesz co, bracie? Chętnie ci odstąpię to miejsce. Nie, nie, nie trzeba. Wybaczmy sobie. I uściskali się. I pamiętam, jak jeden po drugim zaczęli wyznawać sobie grzechy i przytulać się. I słodki aromat rozszedł się w powietrzu. Policja nie wróciła tej nocy. Minęło kolejne 3-4 miesiące. Kościół został skończony. Również nowe mieszkanie dla pastora i jeszcze jedno dodatkowe. Piękne, nowoczesne łazienki, które stoją do dnia dzisiejszego. Wszystko skończone. I wtedy wróciła policja z nakazem. Pamiętam, jak tata powiedział do pastora: Wyjedź. Jesteś jeszcze młody, pełen zapału. Bóg ma dla ciebie plan. Jedź na wakacje, zniknij na trochę, abyś nie został aresztowany. Ja mam już swoje lata, jestem blisko emerytury, nie mam nic do stracenia, wyjeść. Pastor wyjechał, policja przyjechała. Otwierać drzwi, otworzyli. Kto tu przewodzi? Kto prowadził budowę? Kogoś musimy aresztować. Ja byłem odpowiedzialny za budowę, odezwał się mój ojciec, aresztujcie mnie. I w tym momencie zaczęli zgłaszać się inni. Nie, 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 aresztuj, a właśnie, że mnie. Jednak zabrali ojca na komisariat. I wtedy oficer przewodzący powiedział: Musisz przestać wwozić biblię do kraju. Musisz przestać budować kościoły i ewangelizować. Zaprzestań swojej religijnej działalności. Nie zgadzamy się na Boga w naszym kraju. Nie potrzebujemy go. On nie istnieje. To jakaś głupota. Jeśli nie zaprzestaniesz, usuniemy cię. Jeśli żyje, to żyje dla Boga. Odpowiedział ojciec: On jest moim mistrzem i szefem. Nie wy ja wykonuję jego rozkazy nie wasze. Nie zamierzam zaprzestać tego, co robię. Jeśli żyję, to dla Niego. A jeśli umrę, to jest cudowne, bo dzieli mnie tylko sekundę do zmartwychwstania i zobaczę Jezusa. Nie zależy mi, czy żyję, czy umrę. Wtedy ten policjant przystawił pistolet do klatki mojego ojca. Zastrzele cię, jeśli nie przyrzekniesz, że nie zaprzestaniesz swojej religijnej działalności. Pozwól, że rozepnę koszulę, odpowiedział mój ojciec. Czemu ją rozepinasz? Kula i tak przez nią przejdzie. Wiem o tym, ale jest wiele biednych osób, które nie mają koszuli. Nie poplam jej. Daj ją lepiej komuś, kto potrzebuje. Łatwo się opowiadać tę historię. Gorzej jest przez to przechodzić. Oficer przesłuchujący zadzwonił do swego przełożonego i mówi To jakiś wariat, nie powstrzymamy go, on się nie boi. Co mam z nim zrobić? Komendant policji zadzwoni do burmistrza, co mam z nimi robić? Rozstrzelać go. Dostaniesz to na piśmie, odpowiedział burmistrz. Zabij go, masz moje pozwolenie, oni wszyscy dostaną wtedy lekcję. W ten sposób powstrzymamy to szaleństwo, inaczej nic się nie zmieni. Oni są szaleni, wierzą w Boga, który jest większy niż my, mają słuchać rządu, a nie jakiegoś tam Boga. Zabijcie go i uczyńcie z niego lekcje dla innych. Komendant policji zadzwonił do oficera przesłuchującego, zabić go. Przepraszam, panie Goja, ale mam rozkazy z góry, żeby pana zabić. Proszę zatem pozwolić mi się pomodlić. Proszę już nie prosić o miłosierdzie dla siebie. Nie ma takiego Boga, który mógłby panu pomóc. Ale ja nie chcę się modlić o siebie, tylko za ciebie. Mój ojciec objął go ramieniem i mówi. Drogi Boże, chciałbym się z tym człowiekiem spotkać w niebie. Nie mam nic przeciwko, aby umrzeć. Ty, Pani, umarłeś za mnie i chętnie umrę za ciebie. To przywilej. Drogi Boże, czy mógłbyś wykorzystać moją egzekucję, aby zbawić tego człowieka i jego rodzinę? Kiedy skończył modlitwę, powiedział: Jestem gotowy, strzelaj. Jest mi tak przykro, mówi policjant. Proszę się nie martwić, wybaczam Panu. W momencie, kiedy policjant przepraszał ojca, że musi to zrobić, bo to rozkaz, dzwoni telefon. Po drugiej stronie jest zastępca burmistrza Nie dotykaj tego człowieka, bo duch żywego Boga jest w nim. Po tym jak burmistrz wydał wyrok egzekucji, wsiadł do samochodu i wyjechał z budynku urzędu miasta. Pijany kierowca prowadzący ciężarówkę uderzył w samochód burmistrza. Burmistrz nie żyje. Nie dotykaj tego człowieka, bo jeśli to zrobisz, dotykasz źrenicy Bożego oka. Jak zaczniesz walczyć z tymi ludźmi, to jakbyś walczył z samym Bogiem. Wypuść go do domu. Pamiętam, jak Tata wrócił do domu i powiedział, że kazali go wypuścić, bo duch żywego Boga jest w nim. Pamiętacie historię Józefa? O nim też powiedziano, że duch Boga jest w nim. Historia Daniela w Babilonie. To nie było łatwe dla Józefa być w więzieniu. Nie było łatwe dla Daniela być niewolnikiem w Babilonie. Ale niezależnie od okoliczności, ludzie dookoła widzieli w nich Bożą obecność. Powodem, dla którego Bóg tak namacalnie działał w przeszłości, nie jest to, że wtedy miał więcej mocy, a teraz ma artretyzm, jest zbyt stary i nie może pracować. Sekretem jest to, że ci ludzie poświęcili swoje życie dla Niego, a Bóg nie przyjmuje jej rozdzielonego serca. Potrzebujesz poświęcić mu czas, aby go poznać, aby go pragnąć i aby tęsknić za nim. A im bliżej niego będziesz, tym bardziej będziesz go poznawać. A im bardziej go poznajesz, tym bardziej go kochasz i mu ufasz. I, i tym bardziej może działać w tobie i przez ciebie. Wyjątkowo dobrze pamiętam ten dzień, kiedy mój ojciec opowiadał tę historię. Był to dzień oddania Kościoła. Wszyscy się cieszyli. O, zbudowaliśmy Kościół, teraz zbudujemy ich więcej i zrobimy więcej programów ewangelizacyjnych. Bóg jest z nami. To są niesamowite chwile. Ile razy doświadczyliście czegoś takiego w waszym zboże? Bóg jest z nami. A może jest tak, że chodzisz do kościoła, wracasz do domu i nic się nie dzieje? Załóżmy, że w ciągu swego życia wysłuchałeś 2251 kazań. To liczba przypadkowa, a jednak brak osobistego wzrostu kryzysy rodzinne zmagania w kościele brak doświadczeń. Czy nie jest przypadkiem tak, że desperacko potrzebujemy Bożej obecności? Jeśli chcemy być gotowi na powrót Jezusa, On wraca rozejrzyj się! Proroctwa wypełniają się na naszych oczach. Jezus naprawdę powraca. Jeśli naprawdę chcesz z nim tam być, byłoby to bardzo przykrym doświadczeniem, aby po byciu adwentystą przez całe swoje życie nie znaleźć się tam. Jeśli chcesz tam się znaleźć, nie ma więcej czasu, aby zwlekać. Musisz zacząć dzisiaj, a nie jutro.